Mam na imię Wiesiek, jestem bezdomnym od 5 lat. Nie jest to może przyjemne ani fajne, ale w moich warunkach, żeby się umyć, czasem trzeba czekać tygodnie. Jest to przykre, choć prawdziwe. Żeby móc korzystać z prysznica, placówce dla bezdomnych trzeba czekać. Czasem pozwolą ci się umyć, czasem nie. Jak nie jesteś wpisany na listę, jeśli nie należysz do ośrodka, nie umyjesz się. No i tak to jest, wie pani. Musisz chodzić po ulicach i udawać, że jesteś czysty, a tak naprawdę czuję się cały czas, że śmierdzisz jak pies. Niektórzy się do tego przyzwyczajają, lecz nie ja. Pieprzony świat. Gdy już nie mogę tego wytrzymać, czasem udaje mi się skorzystać z publicznych toalet czy marketów. By umyć ręce, przemyć twarz, choć to nie jest proste, wie pani, no. Te osoby, które tam pilnują publicznych toalet, często nie wpuszczają nas w ogóle. Przecież wyglądamy jak wyglądamy, menele, śmieciarze, takie są opinie, lecz ja nie zostałem specjalnie bezdomny. Taki był mój los. W marketach jest jeszcze gorzej. Ochroniarze traktują nas jak chyba nie śmiecie. No przecież my gorsza grupa, możemy coś ukraść, możemy coś zepsuć, kogoś zabić. Więc czasem lepiej czekać na swoją kolejkę w ośrodku, niż być tak bardzo pokażany, wie pani, no ile można. No. A wie pani, co jest najgorsze? Pragnienie wody. To jest, wie pani, to czym żyję. Jak już mi się uda wyżebrać jakieś kilka złotych, to pani zapierdalam do sklepu, biorę taką buteleczkę wody i piję, bym, wie pani co, nie wiem, najlepszego szampana dostał. Żadna kropla się nie zmarnuje. Nic się nie może zmarnować, pani. Jestem Marian. Niech mi tak pani mówi, inni mówią mi ziomal. Wie pani, to pani pytała, jak się myje. No, nie myje się. Nie myje się, bo żeby się umyć, to skorzystać z umywalki, czy napić się wody, to trzeba prosić się dopytywać. To upokarzające wręcz. Ja już jestem bezdomny 8 lat i ciągle spotykam się z tym, że ludzie mnie nie lubią, nie szanują, brzydzą się, no bo śmierdzę, bo się nie mogę umyć. Czasami mi się zdarzy, że umyję się na tanksteli albo gdzieś w szalcie publicznej, prawda? I tyle, ale to na to trzeba najpierw sobie zarobić, żeby sobie się tak wykąpać się. Trzeba zebrać, a ludzie naprawdę stroją, bo śmierdzimy. Ja jestem bezdomny 8 lat, jak pani wie. Więc wiem, czego ludzie oczekują, czego ludzie nie chcą ode mnie. Ja tylko chodzę do nich z tą ręką i żebrzę, proszę. Myśli pani, że dla mnie to jest miłe. Dla mnie to jest dobre. Tak się stało, że taki jestem. Nic z tym nie zrobię. Ja muszę starać się teraz o to, żeby przeżyć. A chciałbym, naprawdę chciałbym, żebym mógł wreszcie żyć normalnie, zajść normalną pracę i wykąpać się. Wykąpać się w czystej wannie, pełnej piany, tak. Tak jak pani mówiła. To byłoby piękne. To jest moje marzenie, żeby mieć własny dom, własne życie. Już nie chodzić po tych śmietnikach i nie szukać tego wszystkiego, dzięki czemu ja mogę przeżyć. Dla kobiet bycie bezdomną jest największym przekleństwem, podłym żartem od losu. No, ale tak musiało być. Wie pani, co jest najgorsze? Dla każdej kobiety znienawidzonych jest 5 dni. W każdym miesiącu. Niech pani sobie wyobrazi, że są kobiety, które mają ten zesrany okres i nawet nie mają jak się umyć.
Jest to upokarzające, obrzydliwe, a ja muszę kurwa z tym żyć. Od 12 lat jestem bezdomnym. Bąkam się po ośrodkach różnych, domach opieki społecznej i tak dalej, ale żeby tam się umyć, to naprawdę trzeba dużo czasu poświęcić. Ludzie, którzy tam są, mają już pozamiewane kolejki i tak dalej, nie? No trzeba się wbić. W każdym razie dla mnie jedynym wyjściem było w tym momencie pójście nad jakiś strumyk albo rzekę i tam dopiero mogłem się jakoś zrobić jako człowiek, czyli umyć się, trochę odświeżyć. No i w sumie no to tyle bym miał do powiedzenia, no. A niech się pani zastanowi, co by pani zrobiła, jeśli w pani domu nie leciałaby w kranie woda, jeśli miała pani wokół żadnych przyjaciół, żadnej rodziny, która mogłaby pomóc, czyli dać wodę albo pozwoliła skorzystać z prysznica. Sklepałby woda, ale zbyt droga na pani pomoc. A co pani zrobił? No co by pani zrobił? Pamiętam, jak za bajtla lataliśmy nad rzekę. Skakiwaliśmy do lodowatej wody, trzęśliśmy się z zimna. Skóra nasza była aż czerwona. W rzece bawiliśmy się w dzień. Układaliśmy tamy z kamyków, wielkie porty i czekaliśmy godzinami na statki, które miały przypłynąć. Wiadomo, nie przypływały, więc puszczaliśmy statki z papieru. Piliśmy hektolitry wody z tej rzeki. Nikt nie myślał, czy jest skażona, czy ma bakterie. Nikt nie myślał o przyszłości, co będzie, kim będzie. Bo mieliśmy swoją własną rzekę. To był nasz azyl przed wszystkim.